Witam serdecznie, tu Kasia Bieńkowska i LM News. Znajdujemy się właśnie w Parku Kultury w Powsinie, gdzie po raz piąty pracownicy z Warszawy i całego województwa mazowieckiego stanęli na starcie biegu firmowego, charytatywnej sztafety dla firm. Drużyna Loan Me Polska również jest obecna. Bieg firmowy to wydarzenie organizowane przez Fundację Everest od 2013 roku. Dochód z imprezy jest przekazywany na rzecz wybranych podopiecznych, którymi zazwyczaj są nieuleczalnie i przewlekle chore dzieci, wymagające specjalistycznej opieki medycznej i długotrwałej rehabilitacji. Bieg firmowy to charytatywna sztafeta dla firm, którą organizujemy od 2013 roku. W tym roku mamy jubileusz, ponieważ to piąta edycja. Biegniemy i w Warszawie, również w Wrocławiu. W Wrocławiu mamy troszkę większą imprezę niż tutaj. W tym roku tutaj biegnie 2,5 tysiąca uczestników. We Wrocławiu pobiegło 6100 uczestników. Inicjatywa z roku na rok spotyka się z coraz większym zainteresowaniem firm i powoli brakuje nam miejsc, żeby wszystkich zadowolić. Co roku naprawdę bardzo mocno rośniemy i no, cel jest szczytny, sam pomysł jest dla mnie genialny, więc nic tylko brać udział. Każdy zawodnik z pięcioosobowej drużyny ma za zadanie przebiegnięcie trasy liczącej 4 km i 200 metrów. A to wszystko, aby zebrać niezbędne środki finansowe dla niepełnosprawnych dziewczynek. W tym roku wspieramy dwie dziewczynki przy edycji warszawskiej. Dwie dziewczynki, które gdzieś tam niestety troszeczkę pokrzywdzone przez los, które potrzebują po prostu środków do tego, żeby gdzieś tam rehabilitować się, móc normalnie funkcjonować, bądź też funkcjonować lepiej niż miały możliwość do tej pory, które potrzebują po prostu środków pieniężnych, gdzieś tam rodzice nie są w stanie zapewnić takiej opieki, na jaką zasługują. Powiedz Madzia, jak ci się biegło? Bardzo dobrze, aczkolwiek no, presja, że biegniemy w drużynie, jednak no, motywowała jeszcze bardziej. Trasa bardzo fajna, bo wszystko było w cieniu, nie było to w ogóle na słońcu. Trasa była naprawdę bardzo dobrze przygotowana, szeroka, więc naprawdę w porządku. Myślę, że to jest bardzo dobre, tak? Przede wszystkim ludzie się wybierają, tutaj się łączą, tak, różne firmy, ciekawa atmosfera, sport przede wszystkim, tak, tutaj jest bardzo to popularne. Ludzie siedzą w biurach codziennie, tak, dużo pracują, no trzeba czasami jakby uczestniczyć w takich wydarzeniach, które pozwalają trochę poszerzyć świadomość swoją, tak, nie tylko myśleć o pracę. Oczywiście zbieranie dla kogoś pieniędzy to też jest bardzo dobrą inicjatywą. Bieg firmowy to nie tylko impreza sportowa. To przede wszystkim świetna okazja do integracji pracowniczej w duchu zdrowej sportowej rywalizacji. Dzisiaj były emocje. Był pot, były łzy, było też gorąco, piękna pogoda. Jednak przede wszystkim zawodnicy zmagali się nie tylko ze sobą, ale także zmagali się w szlachetnym celu. Zmagali się, aby pomóc ciężko chorym, niepełnosprawnym dziewczynkom Lidii i Mai. I dzisiaj właśnie to było najważniejsze. Kasia Bieńkowska dla LM News.